wypada, że Tomasz Haj to jest tutaj z nami. Po mojej lewej stronie Roman i Tomasz. Panowie, przedstawcie się naszej publiczności. Ja jestem chłopak ze Złotoryi i w ogóle zawsze marzyłem, żeby zagrać w jednym zespole z Tomkiem Hajto i stało się, gramy. Wygramy coś, Tomeczku? Nie pewno. Panie Tomaszu. Tomasz Hajto, 46 lat, pochodzę z Makowa Podhalańskiego, gram na fortepianie, interesuję się piłką, a zakochałem się w tenisie ziemnym. O, więc już znamy naszych uczestników. Mączyński to Chiny. Wiadomo. No. I wydaje nam się, że raz był powołany bramkarz z Japonii Kamieński. Co na to komputer? O! Z jakim rywalem najwyższą porażkę w historii występów w reprezentacji Polski poniósł Robert Lewandowski? O, czekaj, odcisnął, nie ma pojęcia. Nie wiem, no ale próbujemy. No. Z Danią? Na chaos teraz. Z Danią. Może tak być. Komputer? Z Danią 4-0. Mogło tak być. Ja już się cieszę. Czekaj. Wow, z kim? Patrz, to kopię. Z Hiszpanią. No, to... A on grał wtedy? Czy ręce są na batonach? Jak ręce mają na nazwisko bracia, którzy zagrali w jednym meczu finałów Mistrzostw Europy, ale przeciwko sobie? No, prosto. Prosty, tak. Jak Boateng? Bracia Boateng. Bracia Boateng. Mistrzostw Europy. Ale Mistrzostw Europy. Gala w Europie. Gala. Z Europy. Nauczycielka z geografii właśnie wyszła. I to ostatnich mistrzostw Europy. Zaparzyć kawy. Kogo kopię? No przecież bracia Szaka, no. No, Szak. No ale nie. No, no. Poszli bracia Batek. Co na to komputer? Zobaczmy, jak co na to uważaj, Gianni. O, ja będę. Brawo, Gianni. Bo ty tak nie kończysz tych pytań. No, pytanie i pytanie. Która drużyna rozgrywa swoje spotkania przy Estadio Anoeta? Sociedad San Sebastián. Zobaczmy. No widzicie, tu refleks też pewnie widzicie. Brawo. Wiedziałem. Brawo, no. brawo. Ale ja nie mam tego akcentu, żeby to powiedzieć. Tomek, ale nie chodziło o Aneta, tylko Anoeta. Chyba miałem tego tak żartobliwie. Ja kiedyś poszedłem, wezwał mnie selekcjoner ówczesnej reprezentacji, dla którego wróciłem do reprezentacji Jana do swojego pokoju. Nie, jak wszedłem do pokoju, otwieram drzwi i tak go zacząłem szukać, nie? W dymie? Zakładam te ręce, odsumam głowę, patrz, czy jest coś tam na końcu. Tam kilka hitów można było powiedzieć, bo tak mówimy o tej myśli szkoleniowej w Polsce. Tam była chyba zamyśl, chyba był. Ciągle jest. Na razie ciągle? Spadł do drugiej misji. Bo wiem, że w misji futbol nie raz. No ale ile to będzie? 45 sekund oni mają? Słuchaj, w tym programie wszystkiego arogancją nie załatwisz. Ale czas się kończy. Sydney FC. Co na to komputer? Patrzymy. Jest, tak jest. Jean-Luc Ettori wtedy się nie popisał. Wiecie, że to dzisiaj... Ja zawsze chciałem grać w zespole, który będzie się nazywał Queen's Park Rangers. Chciałbyś o to pytanie o Queen's Park Rangers? Takie marzenie moje. Może mi się zdało. Co chodzi o nazwę? A czy chciałeś w tym drużynie grać? Nie, co chodzi o nazwę, mi się podoba. Okej. I że chciałeś w tym zespole występować. I ładne koszulki. Let's Ferdinand. Jeźdź do Gliwic. Nie, przecież oni mieli niebiesko-białe pasy poziome. A, to było bardzo... Ja wiem. To było bardzo insiderskie. Mi to nie rozkminie. Skąd ty to znasz? Opowiadałeś mi. Jak to? Nie, no to będzie hit, nie? To będzie hit. Graj. Cześć, mam grać. Graj. Ja chyba poprosiłem o to pytanie nawet. Dawaj. Jest pierwszy punkt. Poprosiło to pytanie. Nie, to byście nie uwierzyli, poczekajcie. Jesz już w zasadzie? Radość na kolana padnie. Jest radość. Ty, jest 1-0, to kończymy. Ale proszę, powtórz wynik. Prowadzi pan Pol i pan Hajto. Jest. Zgadza się, szanuję. Tak właśnie. Dziękuję. Artur sobie. Tak, Real Madrid, ten 4-0. No dobrze, musicie podać. Poczekaj, no Müller, no. No, pojechał. No. Komputer? Müller. Aj, to teraz był Thiago. Świeżnęło. Thiago Alcantara. Ale mnie świeżnęło teraz. Człowieku, coś się mi więcej dali. Ja wiem. To napięcie, co mnie... Przeszło. Ale tak to jeszcze nie miałem nigdy. Ty zobacz, jaki Polsport zadowolony. Gdzie jest ten ratownik? Ratownik! Polsport już zaczyna.
Możecie kończy mówić się głośno. Czas. Możecie mówić Antic? Głośno, mówcie głośno. Antic? Komputer? Yes! Aha. Brawo! Tak brawo! Ale nas tu nie wskakuje. To jest najlepszy odcinek, młoda. Widzisz, przez takich gości oj, będziesz tak hitem w internecie. Ile meczów od debiutu trwała seria spotkań ze zdobytą bramką Krzysztofa Piątka w Serie A? Teraz będzie liczenie. Nie wiem, no wiesz, ile meczów od debiutu trwała... No ile pasa, ile meczów, każdy żenuj. No i Gianni, moim zdaniem 7 albo 8. No, 8. Bo pobił Inzagiego, bo mówili Szewczenkę, dlatego go zaczęli porównywać. Moim zdaniem 8. 8, tak? Komputer? Nie, zaraz, czekaj. Już, czas. Musicie się na coś zdecydować. Ale blisko, 7 meczów. Mówiłem 7, to ale prowadziłeś mnie, powiedziałem 7, on mówi nie 8. Bo ty z Polski. Ale osiem. Powiedziałem, że czekaj, jeszcze nie mów. Nie mów. Z Jolo, ale każdy z Polski, każdy z Polski musi dołożyć trochę ekstra od siebie. Powiedziałem 7, to ty już musiałeś zrobić 8. Powiedziałeś 7 albo 8. Nie, powiedziałem pierwsze, powiedziałem ci 7. 6 zmienił na 8. Ja powiedziałem, nie, czekaj. Posłuchajcie, tak, a teraz jest pytanie do w 8 meczu przeciwko Juve. No właśnie. Tam było 1-1. Tak, wiedziałem, że 5-5 jest. Gdzieś tam była. Przez siebie z remis. Dobrze, no dodać. Nic się nie stało. Mam specjalny kubek na tą okazję. W tym wieku takie rzeczy. Ale drugi z królów futbolu, czyli Diego Maradona, na pewno coś powiedział złego o Mbappé, a o Salah. Ale on tej Rosji to już mało widział. Ale jedyne, co on potrzebował tam, to miał to. On tam się bardziej koncentrował na poręczyni niż na murawie. Podobno on ma taką linijkę ze szkoły 50-centymetrową. No bo Pele, akurat jeśli chodzi ma taką linijkę ze szkoły 50-centymetrową. Zobacz, Pele mógł koronować w swoim życiu. Ale trzymam za was kciuki w tym pytaniu. Pierwszy raz jestem na remisie z taką dwójką. To naprawdę tężne głowy, nie? Te dwójka. Tężne. Dobrze, panowie, tężne też możecie się zastanowić. Dawaj, Jola, ogarnij ale tego. Ale bory, ogarnij ale tego faceta. Ty masz dwa powiem życia, tak, jak Tomasz Hajko. Lechia, Gdańsk, Raków, GKS Katowice. Komputer? No brawo, brawo. Gianni! Jak pokonać weszło, to normalnie stanę tu na głowie, jak ich pokonam, nie? Kowal, gdzie ma naprawdę wiedzę, uwierzcie mi, bo przecież ma więcej książek, jak wszyscy wy razem tu wzięci w studiu. Tu trzeba tak rękę na przycisku i trzeba ciachać. No ale co, lecimy dalej. O, teraz jest ciekawe pytanie. Prój, zmotywowałaś mnie, prój! To było łatwe. Niestety znałem odpowiedź. A nie był to półfinał? To po co tak przyciskałeś wcześniej? Niechcący, zupełnie nieświadomie. Nie można niechcący zrobić dziecka. Oparłem się, a to akurat był guzik. Oparłem się akurat. Teraz już odsuwam. Nie strzelił karnetu, tak? Nie cwaniaczko, myślę, że nie zostałoby nam to zaliczone. No nie wiem, co komputer. Wynik, nie pamiętałem. Wynik 6-6. No. Jak 6? A, bo ty na moja kreseczka jeszcze. Kolejne pytanie. Chciałbym przy okazji powiedzieć, dlaczego ciągle ja jestem kopany, Roko? A, tak. Roko jeszcze ani razu nie był kopany. Nie, byłem dwa razy. Dobrze. Kolejne pytanie. Zostawcie, życie go już kopnęło, to po co ten prąd? Dobrze, uwaga. Jak nazywa się bramkarz, który na mundialu w 2014 roku został pokonany cudownym strzałem głową przez Robina Van Persiego? No, to był mecz Hiszpania... Holandia. Ja? Robin van Persie, prawda? Przelobował. Kto tam mógł stać? Casillas, tak. No, a kto inny? Odpowiedź Casillas, komputer. Iker Casillas. Yes! Mamy rynk, panowie. Nie, cieszynka z Jolą. 10-10, ale jeszcze dogrywka. Jakie? Nie zmienia się. Ja kończę ten program remisem. Nie, ale nie wyjdę. Nie, remisy są najgorsze. Bo robimy, a nie chcesz wygrać? Jeżeli nie liczą się małe nie biorę wygrać, to robimy czwartą gęstość tu nie, w tym momencie. Biorę, nie, dzisiaj biorę remis. Nie, dzisiaj biorę remis. Nie, ale ja tu mam jeszcze pytania. Poproszę komputer o zrobienie czwartej gęstości tutaj z nas, Gianni. Jeśli... Słuchajcie, Gianni nie przegrał meczu, no dajcie mu ten remis. No. Tak jest. Po raz pierwszy. Yeah, jeszcze raz. Brawo. Uff, i zobacz. Tak, i Tomasz Smokowski, Roman Kołtoń. I prowadząca... Jolanta Zasępa. Dziękuję. Żegnamy się, buziaki, i do następnego. Na YouTube. Na YouTube. Pa, pa, pa. Górę, kochani. YouTube, nie mylić z RedTube. Ale skończył. Gra na przedpolu. Czy zaczynamy od wyjaśnienia Tomka? Gra na przedpolu? Tak. Wydaje mi się,
antycypiren, to jest wyraz taki międzynarodowy, przewidywanie, czucie odległości, czucie przeciwnika. Tam pytanie numer jeden, punktowane. Wymień wszystkich selekcjonerów reprezentacji Polski, pod wodzą których grał w reprezentacji Robert Lewandowski. Mateusz? Możemy się konsultować. Wszystkich. Leo. Tak jest. Franek. Na pewno. No to dwa. Waldek. Tak, to trzy. Cztery. Adam. Nowałka. Pięć. Jerzy Grzęczek. Tylko czy coś tam nie było jeszcze? Poczekaj. Leo był od razu. Czas się kończy, pamiętaj. Dobra, pięciu. Pięciu. Leo Benhaker, raz. Franciszek Smuda, dwa. Waldemar Fornalik, trzy. Adam Nawałka. Cztery Adam Nawałka, pięć Jerzy Brzęczek i zabrakło nam kogo? I Czkawka. Czekaj, spokojnie, spokojnie. Romek, 1-0! Ja nie wiem, było 10 sekund, tak? 1-0! Może wam podpowiedzieć, chłopaki. Podpowiedzieć wam? Pierwszą literkę? Nie chcemy, żeby tam... Możecie kupić zgłoskę. Słuchaj, jedna nutka. Generalnie widzę... A jednak nie uznałem. Ale za nazwisko kopnęło powinniśmy mieć punkt. Jaki punkt? Igor Salenko, komputer. Salenko, Marek Lewandowski, Robert Lewandowski, to samo, co zwariowałeś? Słuchajcie, pojechałem z nimi na zgrupowanie do Turcji z Pogonią. No i pływamy gdzieś po jakimś baseniku rano w Stambule. To nie historie.pl, tylko to jest quiz. Nie, no ale miało być anegdoty jakieś tutaj w międzyczasie. A to nie skończymy. Dzięki temu jesteś uratowany, nie musisz. Nie musisz głosować. Ale to nie powinna być zasada. Co to za wyłączanie. Ale nie mogę wbrew sobie postawić tutaj na Bresia. Zaraz go wyrzucimy z tego programu. Nie, po prostu drukarz Warszawa chciał wydrukować tutaj nam wynik tej konkurencji. Nie, wiecie co, obawiam się, tak patrząc na te cztery medale, nie chcę być złym prorokiem, ale to dobrze, że Candy dostał punkt. I dostanie. Jak jesteś drukarzem, to możesz skoro, telefon, tak? To jeszcze gdzieś zadzwonisz 711 razy. Dobra. No, mówi tak jak Polak. No. Mamy w tej chwili stan rywalizacji 2-3 dla Tomka. I ostatnia kategoria, mental. Przygotowanie mentalne, pod którym rozumiemy... Co przez to rozumiesz? Kontrolę emocji, koncentrację, zaangażowanie i pewność siebie, oczywiście na boisku. Nie. Za pewność chociaż siebie. Chociaż w kontaktach na przykład asertywność. Bonusowy. Pewność siebie to nie ma takiej skali. Ale fajnego chłopaka nie ma. Nie, no ale mam taką sytuację, no to już mogę opowiedzieć, no to póki pogam twarzy. Henk jest naprawdę mnie tak gdzieś piętnował, no tam czterech u nas miał i w szatni cały czas piętnował nas czterech, nie? No i tak nas piętnował, no i w końcu tak raz za kartki wisiałem. Mówmy się, byłeś źródłem zła. Zła, o. No to nie ja, czterech nas, on tak, ale tak wszędzie robił, w Atletico Bilbao, w Realu Madryt. Jeszcze był w tej wyrzucał grupie? Czterech to jeszcze był i czterech w tej brał, tak, do Sanda chciał zrobić dziesiątkę środkowego pomocnika ze Skóra Strzelców, do Agaliego i do Mypensy. O kontuzję i o podejście, nie? To dla każdego coś tam, nie? Do mnie o garnitury, nie? Tak za bardzo dobrze się prezentowałem, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że no, komiczne miał zachowanie, bo posuszył nogi suszarką na przykład 30 minut po treningu, albo trzymał dotąd suszarkę na włosach, aż te włosy wszystkie same uszły do tyłu, nie? Naprawdę. Ja bym nie polecam, nie? Tak na marginesie. Ja to już nie. Do bardzo mam co. Oszczędzał na żelu. No i siedzę w końcu szatni, pojechali na mecz chyba z Monachium 1860, przegrali 3-0. Dwie bramki tak bezpośrednio i trzecią nie bezpośrednio załatwił ten Materzan. No i tak siedzę w szatni, pamiętam, koło mnie siedział Müller, Böhme, Sand, ktoś tam jeszcze numerami było pokładane te szafki, no tak nie Waldo Tomek siedział, a Samoa siedział zaraz koło mnie. My siedzimy z tej strony, ja tak siedzę i tak mówię, no nareszcie dzisiaj spokój, bo pierwsza odprawa co nie będzie nic o mnie, nie? No bo ogólnie, wiesz, no jak cały trening robisz 49 dobrych dośrodkowań, 51 ci w końcu może wyjść złe, tak? Że wiesz, że nie z powietrza, tylko piłka się odbiła przed napastnikiem, no to przez całe boisko krzyczał, że tego nie umiem, więc wiesz, musiałem być codziennie tak skoncentrowany, no i siedzę tak w szatni i wszyscy mówią, no tak.
Mówię, w końcu dzisiaj będę miał spokój, a tam Ebesan koło mnie, to się okaże. Ja mówię, nie, no co może wymyślić, no wiesz, na treningu byłem, nie grałem, nie jestem spóźniony. No to siedzę pierwszy raz tak odważnie w szatni, ale tak szczerze pewnie nie mogę mu w oczy popatrzeć, bo jak się jemu w oczy popatrzyłem, to aż widać było, że on aż płonął, jak mnie widział, nie? No cały czas głowa w dół na każdej odprawie, wiesz, to nie jest też łatwo tak grać. No i tak siedzę w tej szatni, on tam... Panowie, tak zawsze każdy trener robi taką krótką analizę rano na drugi dzień. Nie? I tak mówi, no ty nieźle, tu dwa razy tu się spóźniłeś, tu źle przesunąłeś, tu ten. I on tak lubił te wrzutki, bo po prostu z Hiszpanii do nas przyszedł, lubił te wrzutki hiszpańskie. Nie? I tak Chico, nie? Do Mateżana. Chico, Anibal, Chico, jak mi mówi ciebie żal. Ja wiem, że ty wczoraj zrobiłeś przy wszystkich bramkach błędy, ja wiem. Ja wiem o tym. Jak mi ciebie jest żal, ale jak ty masz tych błędów nie robić? Jak ty codziennie patrzysz na treningu, jak Hajto je robi. Ja mam tylko jedną taką historię fajną. Powiem, co chodzi o kontakty z piłką. Jak mówi Romek, graliśmy taki, pamiętam, mecz w Niemczech. Moim trenerem był Frank Neubart i mówi, na drugi dzień po meczu zawsze jest taka szybka odprawa, tak? Czyli tak mówi, no dobra, Tomku Smokowski, 3 dobre podania, 4 złe, tu dobrze, źle się ustawić. Tak do każdego i staje koło mnie, mówi, no i... Tutaj mówi, dobrze się ustawiałeś, nie? No i tak siedzimy, ja tak w żartach mówię, no i miałem najwięcej kontaktu z piłką podobno. A trener tak patrzy na mnie i mówi, no i to jest nasz problem tej drużyny. Ja najwięcej kontaktu z piłką. Mówi, bo my nic nie możemy zrobić wtedy. Że mówię, dobra, trener, że będę już tylko wybijał, nie? No tak żartobliwie, co chodzi o kontakty z piłką. Uwaga, podczas obowiązywania tych zasad, tej reformy ESA 37, jednej drużynie udało się zagrać w eliminacjach europejskich pucharów pomimo zakończenia sezonu w grupie spadkowej. Co to była za drużyna? Uwaga, naradzamy się. Jeżeli nikt z was się nie... A, jest, proszę bardzo. Zawisza Bydgoszcz. Co na ten komputer? Powiedziałem to teraz, kurczę. Że Zawisza? Tak. Powiedziałem o to. A tymczasem... Nie! Dobrze, że ci nie słuchałem. Dobrze, że nie słuchałem. Ja też powiedziałem, bo to był finał Pucharu Polski i zaraz nie dam. Musisz coś na koniec trafić, bo i tak nam odejmą. Prosimy o odpowiedź. Ja nawet nie trafię, to i tak nam odejmą. No mówię, no. Stanko Świetlica. Co na to komputer? Tak stawiam ja. Brawo, Mati, brawo! Wow. Panie Borek, ja tu wstaję i robię. 3-0, słuchajcie, się jeszcze zaczęli ale... jak? No tak jeszcze myślałem, czy to nie teksik. A ci nie ma? No ja tak, ja mówiłem. Ja stawiam na Świetlicę od początku. Graj. A czy potrzebujecie jakiś telefon do przyjaciela? 50-50? Coś? Panowie. Graliście w ogóle w to już dzisiaj? No fenomenalny przypadek w historii polskiej piłki. Bardzo Gianni, dobrze, drużyna. Gianni, pamiętaj, że jak ktoś w trakcie tego, to w trakcie odczytania pytania wciśnie guzik, to nie kończ pytania. Tak, wiem, pamiętam. Okay. Czujny, dobra, bardzo. Do brzegu, jak to mówi dobrze, mój kolega do brzegu, Borek. Do brzegu, 2-0. Pan Borek. Język Borek. Ty masz takie powiedzenie na to, ale tego teraz nie skończę w tym programie. Na takiego pana mój dziadek tu siadał. No. Na konia. Dobrze, jedziemy, uwaga. Jedziemy. Jak pytanie w tej kategorii, dobrze mówię? Tak. Rewelacją Pucharu Polski w sezonie 2014-15 był zespół błękitny. Odpadli dopiero w półfinale rozgrywek. No, no nie, poczekaj, no nie. No i co? Poczekaj, bo może... Lechem Poznań. Nie wiadomo, jakie było pytanie? Jeszcze nie wiadomo. Co na to komputer? Bo w ogóle... Kopnie go. Kopnie. Nawet komputer się zawiesił. No. Jest, halo. Kopnęło go. Kopnęło Tomka. Kopnęło? Coś go za słabo kopnęło, nawet nie zauważył. Nie. Nic. Poprosimy o jakieś mocne kopnięcie, no bo... Ale nie takie mocne, no właśnie, człowieku! Poszło chyba, podkręciliśmy. Nie, no ja nie wiem. Poszło 300. Jaka wyrównana rozgrywka. Puścić, skasować. Stoksy, ty czego to mnie tak interesuje, jak zeszłoroczny kaszer. A gdzie grałeś w Anglii? Dabi. Southampton. No brawo, i gdzie jeszcze? No to ten sam pułap. Zobacz na tradycję. Znany z nocnych wilgotnych wieczorów. Nie, no tak. W 2016 Francja. Kto został wybrany MVP, najlepszym zawodnikiem turnieju we Francji w 2016 roku? Najlepszym zawodnikiem. Ale MVP. A co znaczy MVP? No, most valuable player. Najlepszym zawodnikiem, tak jak zastał tam silną konkurencję. Jak nazywał się? Lucas Barrios.
może było pytanie, jak nazywał się trener. Zobaczmy. A, nie, dobrze. Ekspertem od odpowiadania na pytania jeszcze nie zadane. Odskoczyli wam 5-3. No nie, bo czekam, aż to tak zacznie grać. A to... Panowie, a to prawda, że... A to jest jakaś gra? Że Robert miał... Ostatnie pytanie w tej kategorii. Czytam je właśnie. Kategoria, podkategoria Serie A. Mecz których drużyn określany jest jako Derby della Capitale? Lazio, Roma. Dobrze. O kapitale, no masz jedną komputer, kapitale. Komputer. Ty czytasz pytanie, on sobie wodę nalewa. Nie mogę grać. Kto? No. To za problem. Nie wierzę. To za problem. 7-3. Dla niego nastawienie do Serie A. 7-3, ale nie jest to wynik. Oglądać Serie A. Na półmetku naszego. A to nie szalone kapitale. Kapitale. Jakieś pytanko. Tak, w zimie nago po górach chodzić. Dajcie jakieś pytanko z Championship. Gianni tutaj błyszczy. Dobi. 7-3. Dawaj dalej, jaka kategoria, bo się rozegra. Teraz nowa kategoria. Trzecia kategoria. Liga 7-3. Mistrzów i Liga Europy. A okay. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Trzy wygrane Ligi Mistrzów z rzędu to oczywiście dorobek Realu pod wodzą Zinedina Zidana. Już miał prądy. Pod wodzą jakiego trenera królewscy zdobyli Champions League 2 lata przed erą Francuza? No. I co? Czekaj, czas mu leci, cicho. Co? A ja wiem. Czekaj, jeszcze raz, przeczytaj pytanie. Powtarzam pytanie. Ej, czas mu leci, prawda? Żeby pod wodzą jakiego trenera królewscy zdobyli Champions League 2 lata przed erą Francuza. Na pewno. Przed erą Zidana. Czy z kim po prostu wygrali poprzednią Ligę Mistrzów? Ile czasu? Halo, tam ktoś za kamerę. Ile jeszcze? 5 sekund. 5 sekund. 4. 3. 1. Odpowiedź. Odpowiedź. Już. Nie ma. Nie ma odpowiedzi. Jose. Dawaj, komputer. Jose Mourinho. Ajajaj. Ja mogę. Komputer? Zamiast komputera. Jest punkcik dla nas. Jak Ancelotti. Drugi raz z nim podpowiedział. Carlo Ancelotti. No co powiedziałem? Drugi raz mówię. Olympiakos, Ancelotti. A się wyrywają. 7-3. To odpowiadaj. Ale nie, bo się łamałem. No jakbyś mnie pokierował. Na razie tak. 8-3. Kiedyś na boisku to łamałeś kości, a teraz się łamiesz. Mi się już wyłączyło. Panowie. Ile miałeś w Polsce czerwonych? 3. Ale bezpośrednio mówię. Jedną. Na Polonii Warszawa. Za co? Stanąłem temu, ten jak on się nazywał, ten i w ataku grał, co z Grodziska wszedł do Polonii, wtedy ten taki pseudo-jugol. Rocki? W ataku ten. A, wiem, który, ten taki wysoki, środkowy napastnik. Iwanowicz. Nie, Iwanowski. Iwanowski. Stanąłem mu na kolanę, potem chodził po gazetach, pokazywał, o jak mnie, Tomek Hajdo kopnął. Ile ważysz? No jak stanie taki chłop gościowi na kolano, no to trochę ważyło, no. To miało problem. Jedna podstawa. Przyjechał tu chłopak zarobić parę groszy. A żeby był fatalnie słaby, to grał na mnie dopiero dlatego, że już wtedy miałem chyba 36 lat. Ale czy pytanie jest takie, czy stanowisko... No normalne do polskiej ligi, ktoś, kto ma ambicje... To w ogóle jest Smoku, taki, Smoku, normalny człowiek. Nie, ja mu złośliwie stanąłem, bo mi grzał cały mecz. To mówię oficjalnie. Jedna podstawa rzecz. Normalny piłkarz z ambicjami nie przyjeżdża w polskiej lidze grać. Tu przyjeżdża odrzut. Z każdego kraju. Dlatego tylko w jednej kategorii mamy ekstraklasę. Proszę, jedź Michał, bo... Czy zdobył Mistrzostwo Świata jako piłkarz i trener? No i co? A ja byłem pierwszy. No, nie. To prawda. Romek był pierwszy. Jako piłkarz i trener. Mario Zagallo. No. No tak, ja byłem pierwszy, no ewidentnie. Komputer? Ja powiem nawet w których latach. 58, 62 jako zawodnik, 70 jako trener. Wszystko się zgadza, wow, brawo. No, wreszcie. To było proste pytanie. Wreszcie poszłeś encyklopedię. Polegajcie chwilę, ja idę pogadać z gościem, żeby nasz przycisk działał. To było proste akurat. Uwaga! Patrz, widzisz? Ale bo tam już się włączyło, no. Teraz wciśnij. Teraz. Ci mówię, ja ci ten pilot nie włożę. Zadecydowałem tutaj, tylko słyszę na... Ułatwianiem. Nie spodziewałem się, tak, że... Trzyma rękę, ty to trzymasz będzie takie jednostronne. Nawet trzymam dwie. Jak się to 3 razy oszukało... Dlatego to wyrzucimy. Sprawdzamy. Absolutnie nie twierdzę, żebyśmy wygrali, bo byliśmy słabsi. Nawet gdyby 3 razy, to by się skończyło 11-9. Mówisz jak Sapinto po porażkach. Przegraliśmy, zasłużenie. Że lepsza drużyna... You're not champion. I am champion. You're not champion. Biorę to na siebie. 14-6. No i? Nigdy nie uciekłem odpowiedzialności w życiu. Znaczy, że co, że golisz nogi?
Zawsze. To oznacza, przepraszam. Przyjeżdżając tu właśnie ogólnie, myślisz, dlaczego się spóźniłem. Że on jednego nie przeczytał. No zaraz, chwilę. Muszę teraz zobaczyć, którego. Wszyscy tak mnie się pośpieszali, że mi chyba jedno uciekło. Ty masz chaos jak z Portugalią. Tutaj w tym ustawieniu. No. Ale dzięki temu chaosowi ty miałeś pracę. Zobieny. Uwaga. Andrzej Gowarzewski i ty, jeśli chodzi o historię Mistrzostw Świata. No na pewno. Czyli no. Mogę? Jedziemy. Tak. Ale żeby... Jaka drużyna była ostatnim reprezentacyjnym rywalem Zidane Zidane? Zidane, nie ma takiego. Zidane, Zizou zwany. Włochy. Finał, wiadomo. Finał, stadion w Berlinie. Komputer. No tak, tam. Rozszerz bardzo, robi się wynik. 9-7. Nie wiem, jak to zrobić. Ein Spiel heute in Spannung. Dobra, to teraz. Jedziemy. Große Spannung ist drin. 9-1, Allie, po francusku nie powiem. Proszę nie regulować się zbiorników, ten pan naprawdę to mówi. dawaj. Za dużo kawy? No nie piję, bo raz wypiłem i się źle czułem podobno. Ligi Światowej Mistrzostwa Świata. Dajemy czy gramy? Leżaki. Która reprezentacja otrzymała złotą Nike na własność po wygraniu? Nie, to nie jest... Stoj. Lokowanie produktu. Wcisnął. No to na własność, no jedna drużyna, tak? No wiadomo. Brazylia. No tak, nie chodziło o złotą Nike, tylko złotą Nike przeczytał prowadzący. Brawo, ale ja przeczytałem. Podaję. Kto miał w Korei więcej do powiedzenia? Pierwszy prezes czy wiceprezes? Jeśli chodzi o. Potem ten wiceprezes. Ale mogę wam powiedzieć jedno. Wiceprezes sam się zatrudnił na trenera. Tomasz, jedna rzecz. Chodzi taki dowcip po PZP, nie? Że ludzie piszą do sekretariatu maila, czy mogą iść do toalety. Więc to zostało do dzisiaj. Chcę wam powiedzieć, że w tamtych latach. Wasze głosy. Gianni to nie wiem, na kogo w końcu. No, Gianni, mów. Co to jest? Pod napięciem. Parkingowy czy kto? Mów, hej, ty mów. Kategoria. Ty nie umiesz mnie zaprosić na bal sportu. Ty na mnie krzyczysz, klap, codziennie potrzebujesz pomocy. Co to w ogóle, gdzie jestem zaproszony? Gianni, ale on nie wie, że jednak dla ciebie się krzyczy, to cię to podnieca. No, jedna podstawa rzecz. Mi się jedna rzecz podoba, że ja trochę charakter mam taki w kierunku bardziej Zbyszka, więc... Zbyszek. Mbappé i dribbling na korzyść Mbappé, natomiast ja niestety widziałem ostatnio na YouTube. Jak... Ty się tak przyczepiłeś do mnie o to YouTube. YouTube fajnie, jak się lubię. To mówi? To jest dobre. YouTube się mówi. No już no teraz, teraz się mówi YouTube już. Teraz kiedyś się mówi o Wisienka, czy się mówi truskawka, Romek. Kiedyś się mówi o YouTube, widziałem, mówi się YouTube. Z ligi francuskiej. Dobrze, że nie RedTube. Popisowe numery Mbappé. Nie bramki, tylko właśnie ten dribbling. To jest po prostu, to jest taki repertuar tych zwodów, tak, że... Romek, żebyś się temu nie pomylił, nie powiedział RedTube. Tylko mam jedno pytanie do was, bo przy tej całej ocenie... Rzucony w slogan taki, o którym się wypowiadałem, żeby fajnie wypaść. Tak jak wszystkie dziewczyny, które startują na Miss, co robisz? No, chciałabym pomagać zwierzętom, ratować świat, ten traveling i modeling. Ty oglądasz wybory Miss? Kiedyś robiłem w Sączu, nie wiem, czy pamiętasz. Ze Świrem siedziałeś w jury. Jury? A nie, bo Asia nie wiedziała. Sorry, że to powiedziałem po tylu latach. Jak Asia wiedziała? Kto wygrał? To była era przed Asią. Kto wygrał? Dobra, punktujemy, panowie. Ja ci wiem, kto wygrał. Ten, co fundował samochód. Ten, co wygrał samochód. Peugeot był 300, czekaj, Peugeot 306. Zostawmy te wybory. Odpływamy. Jeszcze dacie coś o szalkę i w ogóle będę szalkę. Zobaczymy. Kolejne pytanie. O, pytanie od widza. Jarosław z Kalisza. Pozdrawiamy. Jak się nazywa bar na Brudnie? Garaż. No nie. Semafor. Garaż. Nie, garaż ten stary. Garaż kolejny. Dobrze, słuchamy, panowie. Jak Bielonia. A my może... Ale chyba wszyscy usłyszeli, jak tutaj Tomek powiedział. Możesz opowiadać? Tak, bo ja go tronował. No cóż, będziemy musieli zaliczyć te 5 odpowiedzi, nawet jak usłyszeliście. No bo oczywiście Jagiellonia Białystok, ale no, chcieliśmy dać trochę czasu dla naszych... na czacie dla widzów. Ja się nazywam Tomek Haj, to mogę... Wracamy do rywalizacji. Tomek, jesteś zmotywowany, bo... Na zasadzie takiej, co Zbigniew Boniek próbuje z UEFA to zmienić, chyba zmieni teraz. Bo było 1-1, 0-0, nie? A później było 0-0. A później, ciekawostka, widzę, wygrał z Juventusem.
a później przegrali sromotnie z Ipswich Town. Ale oni wtedy wygrali Puchar UEFA. Championship, jak walczysz o awans w barażach, nie liczysz, możesz wygrać 7-0 u siebie, a wygrasz 1-0 na wyjeździe, jest dogrywka. A to już zupełnie mówisz o innym systemie, bo tu mówię, że tylko bramki wyjazdowe nie będą się nie, no w Anglii w Championship, okay. Jak walczysz, gra szósta drużyna z trzecią, czwarta z piątą, trzecia z czwartą, grają o awans do Premier League, to masz tak, że możesz przegrać u siebie 8-0, pojedziesz, wygrasz na wyjeździe 1-0 i to już jest dogrywka i potem karne. Mhm. Bo zwycięstwo za zwycięstwo liczy się porówno, nieważna ilość bramek. A to akurat trochę głupie. No nie wiem, no, ale tak jest u nich, bo tam szósta drużyna, przecież trzy razy z rzędu zrobiła szósta drużyna z Championship awans do Premier League, pokonując pierwsze... Dobrze, że nie mamy pytań o Championship, bo... No właśnie, nie mielibyśmy szans. Ale powiem ci ciekawostkę, siódma najbogatsza liga w Europie, tak na przyszłość, żebyś sobie wiedział. O, też widzowie będą potem pamiętać. Komputer? No tak, jeden mecz. To było na Mundial 2006. Max, co oni mogą zrobić? To jest Max, co mogą zrobić? To jest remis. Max. Max. Musisz się nauczyć tego gra. Ta, ta. Nie, bo ten ma tak, a ja mam tra, ta, ta. 10-7. Nie, jak wygra Stan, jak wygram z tobą. Ty chyba z Tajców wracasz jakiś, co? Paletów, dobra. Nie wracam. Nie. Jestem. Mylący trochę. Masz jakieś takie trochę właśnie... Gratuluję. Wiem, jak ci zawyżało na przykład, więc gratuluję. Pierwsze w historii piłkarskiego quizu pod napięciem. Nie, jeden remis. Jeden remis. Dopiero ja musiałem przyjść. Dopiero czekałem na weszło, cały czas mówię, kiedyś wygram, nie? No i panowie, mam dla was puchar. O, tutaj, ten biorę z przyjemnością. Po takim zwycięstwie. Po takim zwycięstwie. Można całować, dawaj, dawaj, jedziemy, Podka. Po piątek ma to, a my... Mówię, dobra, pamiątkowa fota, dawaj. Kto robi? Brylant, hop. Hop, dawaj. Pamiątkowa fota, a ja jeszcze poszło. Zadam pytanie dla widzów. Tomek, gdybym nie widział twojego Instagrama z nocy, to bym myślał, że tak wiesz, po prostu masz taki nastrój. W nocy? Ja jak moi Insta koledzy nie bawię się w nocy kombi na tym. Grało. Ale czujny, zobacz. Ty nie pamiętasz nam. Słuchaj. Słuchaj, ja to co wrzucam, to pamiętam. Nie. Dajcie suby na YouTubie, łapki w górę i ten jakiś dzwoneczek. Na YouTube. Tomek, nie mylić z Reddubem. Nie mów, nie znowu. I możecie znaleźć się właśnie tutaj z nami w studiu. Być może zagrać nawet w drużynie z Tomaszem Hajto.